Ale mała super planterka, lol! Jak chodzi nogami, noga, widzisz to? Może próbuj skoczyć. Zobacz jak te nogi, co tu się dzieje, chłopie. Zobacz jak próbuję. O. I witamy moi drodzy w kolejnym odcinku, już 21. Dzisiaj zajmiemy się planterą, czyli jednym z fajniejszych bossów. Jest ze mną Meres. Siemka. I my właśnie się tutaj przygotowaliśmy, zrobiliśmy arenę. Mamy tutaj nasze stacyjki, które są najbardziej potrzebne. Ja przywołuję sobie mój sanguin staff. Proszę bardzo, ty też to zrób. Też mi daj drugie. Proszę łap. Dobra. Płotki są gotowe na tą walkę. Mamy nadzieję, że pójdzie tak łatwo. Odpaliłem, ja jeszcze zobacz, w ogóle jak jestem napity, bo ja biorę sobie tipsy, taki, znaczy sejka piję, nie? Sake. No, i no dzięki temu mam więcej obrażeń. 93 defa mam, o Jezu. To nie ze sajkę. Sajkę. Sake będę miał więcej obrażeń na mele, nie? Mm-hmm. I tak, ja będę bił oczywiście jako wojownik prawie 200 obrażeń z Terra Blade'a, chłopie, to będzie biło. No to co, przywołujemy, nie? Na górze była bulba. Oczywiście, oczywiście. No i w tym odcinku oczywiście ubijemy planterę, a później pójdziemy do dungeonu. No i ja będę sobie dropił pewnie Paladin's Hammer, ale to poza nagraniem. Chyba, że mi wypadnie, na. O, to fajnie by było. Czekaj, gdzieś tutaj był. A jak nie, to jest, będę tu dropił, jak Zoku będzie coś budował. Dobra, to ja robię, a ty uciekaj. Ja się boję. Uciekaj. Dobra, lecimy. Na razie szybko. Nie widzę jej na mapie. Ej, jest góra, góra po lewej. Góra po lewej. Dobra. No spokojnie. Także nadszedł ten czas plantera, później oczywiście Duke Fisheron w planach. Dobra, jesteśmy i tutaj. I tak jeszcze tylko dopowiem, że wiemy o Crimson Seedsach i będziemy to robili. Co ona tak powoli idzie? Właśnie się wlecze, no. Tak się wlecze. Zobaczymy, chodź, jak dostanie. Cebulo. Idzie? Dobra, ja sobie mapkę wyłączam i oddalony ekran, lecimy z nim. Dobra. Idzie. Lecimy! Wydaje mi się, że będzie łatwo, ale nie będę zapeszał. Z moim Terra Blade'em i twoim shotbowem, no to stary. No, no właśnie. Zobacz, tego, na razie jest bezradna totalnie. No, jak się przemieni, to dopiero się zaczyna ta prawdziwa zabawa. Tak. Ale jakby szybko pada, nie? No, stosunkowo. Dobra. Kwestia dobrego przygotowania, nie? No tak, jesteśmy mega przygotowani na każdą walkę z bossem. Oho, jazda się zaczyna. Teraz, ja wolę chyba na skrzydłach, bo bardziej mogę manewrować. Tak, też mi się tak wydaje, że będzie lepszy pomysł. Dobra, idzie na mnie, chyba mnie lubi. A do naszego Dutchmana można wejść, żeby sobie tylko ten, jakby... A nie, teraz nie ciebie lubi odświeżyć. Oho. Raczej nie. Jeżeli na mounta, to nie, z tego co wiem. No nie, ale można, chciałem sprawdzić. Ciebie go nie ma, daj. Wkręciłem się. Dobra. Ładuję. Teraz jest ciężko, teraz tak, jest tak ciężko. Teraz na mnie pamiętasz, że Shield of Cthulhu, żeby używać w skrajnych sytuacjach. A nie mam Shield of Cthulhu, wiesz? A, no to... Ja już to dawno to nie mam. Mam Wormscarfa, a poza tym mam jeszcze Glowa. Rękawiczkę z tego. Uważaj tam, kolego. Spokojnie. Uda się? Jest. Jest, pierwszy bez raz. Bez deada, super. Relikt. Jakiś pet, coś ona ma, bo nie wiem nawet. Ma peta. Musi mieć chyba peta. Znaczy, w sumie to nie wiem, wiesz? Ja też, nie sprawdzałem. Pan tam robisz, to myślałem, że wiesz. Benus Magnum! Leaf Blower, czyli oj, to na maga. Pigma Staff! On ma więcej obrażeń, nie? Na pewno o, więcej. To spoko jest. Oczywiście klucz do templa, gdzie też będziemy szli, ale oczywiście jeszcze do tego sporo czasu. No i Sporsak, czyli te sadzonki, które się tutaj pojawiają. Myślę, że jeszcze jedną możemy ubić, co? Tak, to mi się tak wydaje. Sanguin naszej... Staff ty masz, nie? A tak. Ile on ma obrażeń? On ma 49. No to więcej od Pigma Staffu. To daj mi, co? Przyzwes. Pigma Staff ma 41. O, dobra. To teraz ja czekam na ciebie, ty przywołuj, bo ja przywoływałem, to teraz ty. W ogóle na mining przez przypadek wziąłem potkę jak zwykle, zamiast ją schować. No ale dobra, co oj, będę oj żałował. Stąd może być ciężko uciec, ale lecimy. Znaczy ona wolna w miarę jest. To... Idzie z prawej strony, ze świątyni. O, widzę. Zoku kontra. Zoku, mocny pościg. Też nie mogę za szybko uciekać, bo ona zniknie. Tak miałem tak, kilka tak razy. Tak zwany szybki i wściekła, nie? Leci szybki tam i wściekła, dokładnie. Ja szybki, ona wściekła. Dobra, tak leci. No, witamy. Ona na tej formie to jest nikim, nie? No, na te tej wróżki, formie to jest taka... tu latają. Serio? No chciałem takie zauważyć, pamiętasz? Przed... A, faktycznie jest. Te wróżki cały czas nam tutaj siedzą, jak żeśmy budowali. No. Znaczy budowali arenę, to żeśmy tylko skopali, bo tu areny nie ma po co budować. Właśnie, taką zwykłą tylko zrobiliśmy. W sumie ja zawsze taką robię. Jakby no nie ma co się starać. Planterą najlepiej kółka robić, nie? Mhm, i to nas przydał właśnie. A właśnie, może powiesz o tej sytuacji z skrzydłami, że niby są lepsze. A, co do Leafwingsów, one nie są lepsze od tych z Harpy, bo Leafwingsy dostały nerfa, więc
Działają jakby... tak samo jak demonie i te, Angel. Musicie bardziej sprawdzać, zanim coś powiecie, bo ktoś mi pisał, że a weź się wyrzuć, bo są słabsze. No ale nie są, nie są. Oj, uważaj. Ojej. Możesz się tepnąć ewentualnie do tej, do pielęgniarki, wiesz? Żebyś nie padł. Spróbuję uciekaj, przetrwać. Uciekaj. Spróbuję przetrwać. Bo ja też mam mało, a jak padniemy, to będzie lipa. Nie, nie padniemy, nie padniemy. O, zestresowałem się, uważaj. O! Bijemy, bijemy, bijemy. Zodku, szybko! Nie padaj! Nie! Nie, nie z jego! Nie zjadłeś! Zepchnęła mnie w swą paszczę! Pod koniec fajtu! No cóż. Ale trzymałem się do końca, nie chciałem do tej nurski lecieć, wiesz. Właśnie żeby tak trzeba tutaj ci przyznać, pokazać. Że męsko, męsko. Ale no prawie się udało, gdybym nie wpadł w tą jedną małą tą, tą roślinkę. Błagam, błagam. O, na ciebie coś mam. Grenade tak? Launcher, no. O, no czy to jest takie, umówmy się, no. Ale wiesz, pod twoją klasę aktualną. Jest, ja bym wiesz co, ja bym chciał, ja Sidlera bym chciał bardzo ten mieczyk, zresztą do Zenifa, ale znaczy... Zenif co prawda się nie przyda, ale samo to, że na mnie, nie? I ten Sidler zawsze mi się podobał, jak grałem kiedyś w Terkę, tam na początkach. No, spoko był. Dobra, czekaj, ja tutaj masz mam ten swoje launcher, dropy. Był mi niepotrzebny. Możesz sobie sprawdzić. Gdzie on jest? W sumie jest? Tyle. Czekaj, a, wiesz co? A gdzie mówiłeś, gdzie jest jeszcze jeden ból? Po prawej stronie na dole, czekaj. A ja nie mam nabojów, wiesz? Ty chyba dostałeś naboje do tego Grenade Launchera. A, no tak, mam, masz. O, dostałem jakieś rzeczy, ale kurde, wszystko mi się wywala do tego, do ekwipunku drugiego. Dostałem Adept Wasp Gun, Boże, Wasp. O, to jest dobre bardzo. No, to fajne jest. Szkoda, że ten, nie jestem magiem, znaczy nie jestem, nie gram magiem. Szkoda, że nie mamy... O, maskę mam. O, pięknie, pan wyglądasz. Maska. Dużo lepiej niż normalnie. No, wolę mojego mrozusia tutaj. Dobra, schowam te rzeczy. Na posterunku. Póki co. I dobra, teraz chodź po tą ostatnią bulbę. No jeszcze byśmy ubili, nie? No, trzy walki z Planterą i elo. No, może teraz gdzie to jest, nie gdzie ty to widzisz? Musimy pójść na prawo. Tędy dojdziemy? Idę z tobą, teraz razem na koniec z trzecią. Fajnie jakbym miał tego Sidlera na odcinku, bardzo, bardzo go chcę, nie? No właśnie, mógłby wypaść. Albo tobie chociaż, obojętnie. Tutaj na prawo, musimy zejść na dół. Spotkać kilku kolegów, którzy nam zabiorą całe HP, więcej od Plantery. No, Plantera to przy nich jest... No nic. Chociaż w momencie, że no, już trochę zaczyna się później robić ciężko. Dużo bije. Tak, tak. Jak jeszcze dorobię. Dobra, tu jest Plantera, więc czyni honory. Dobra. Gdzie ona idzie? Zerkam na mapę, żeby nam nie uciekła. Zerkaj. Z prawej na górze. Na ukos. Trzeba trochę zaczekać. To ty czekaj, a ja muszę iść szybko, bo ja jeszcze muszę stacyjkę kliknąć, wiesz? W ogóle potki. Przyczepia się, przyczepia. No i stoi tam, no chodź. Ty Plantera, nie gniewaj się, chodź. O, idzie, wow, ale miałem laga. No dobra. Poknąłem sobie taka potki. Nieśmiała. No na początku takie, wiesz, jak taki kolega, który jeszcze nie wypił za dużo tych herbatek z prądu, z prądem. I, no i takie, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. A potem jak już jest impreza, już jest w trakcie, to już gość nie proszę się uspokoić, idzie. Nie? Dobra, spróbuję może z tego mega szarka teraz postrzelać sobie trochę. No postrzelaj. Tak dla odmiany. Dokładnie, bo trochę strzelałem z tego shotwoła, bo bardzo lubię jakby te łuki w tej grze, wiesz? Te kurzo łuki, cokolwiek to no jest. Właśnie shotbow, ja z shotbowa ubiłem w mojej pierwszej serii, także jest bardzo fajny. To sobie kojarzę, że super jest. No fajne, w ogóle wiesz, już pomijając kwestię obrażeń, to satysfakcja z tego, że jak się strzela, ten fajnie. Wiesz, no trzy strzały lecą, super sprawa. O, odpali się zaraz. No, na sobie ją miej, bo jesteś tankiem naszym. No trochę wypiłem, to mam mniej defa. Ale... No, nie wolno panie tak robić. Kurde. I też ma oczy przymrużone postać, nie? Dobrze, dobrze, tankuj ją. Wow, jak mam mało HP już. No i tyle. Oj! Panie kolego, nieładnie. Tak zostawiać tutaj brata na polu. 20 sekund tylko wytrzymaj. No. Dasz radę. Gorsze, no, gorsze są te przyczepiające się. Widzisz, ile mi to bije? No właśnie, to jest to, przez co ja zginąłem głównie. Tak, to więcej bije niż... Oj, mam słabo. Ile? Serduszka. 10 sekund. Serduszka na środku masz. Próbuję. Ale walka! Ale walka do samego końca! Jeszcze kawałeczek! To widzę. Idę tam! Jestem! O, siemka. No, pokonałem ją sam. Dobra, nie, byłaby ujma na honorze, jakbym nie pokonał. Mam! Plantera Seedling. O, super.
O, cienka, zobacz. Znaczy to mi wypadło, nie? Co to jest? To jest no pet. Ten pet, tak. A wie, właśnie, mi się przypomniało, bo on bardzo wygląda jak ten, jak Chomper z Plants vs. Zombies. I ma wiesz? Opis, co o. Tak naprawdę je, wszystko. Mam coś dla ciebie. Tiddler. O, super, proszę bardzo. Super. Co to jest? Patrz to. A, to będzie miało dużo, bo to ma... To ma u mnie 235 obrażeń, nie? To jest odmieniony flail, nie? Mm-hmm, on troszeczkę inaczej działa teraz. Ja tego nie lubię, ale Siddler to coś, co bardzo lubię i sobie to ulepszę. Ja zawsze, kiedyś jak grałem, to cały czas ten brałem tą broń. No popatrz, udało się zdobyć to, co chciałeś, fajnie. A ja nawet chmurek nie dałem, zapomniałem. No ale już no, ja nie ma co używać. No nie mam, ja nie mam pytań, na dobrą niestety. Sprawę. Muteczek. Intrepid, okej, wszystkie Intrepid. Nie wiem, to sobie schowam. Tym petem mogę na razie pochodzić. No i dobra, lecimy do dungeonu. Zobaczymy, był komunikat w ogóle zmienia. Na czacie? Nie było, chyba. Może jakieś dziwne dźwięki dochodzą z dungeonu. Powinien. Znaczy na pewno się zmieniło, nie? Cyborg! Cyborg się wprowadził do nas. Ła. Już wbił? Dobra, chodź zobaczymy. Moglibyśmy zabrać stąd stacyjki w sumie. Właśnie, weź je. Zapomniałem. Dobra. Ja schowam hajsik. I spadł stąd. No poszło okej. Okay. Mimo tych moich wywalek to i tak było okej. Okay. Kluczy do templa pełno, to na luzie. Relikt mam, trofeum nie. No to panie kolego, czyli honor. Ja sobie tu zbliżę ekran ładnie, o. Dobra. I myk. O, no, ładnie wygląda strasznie. Taki kaktus trochę po bogach, takie ostre kolce ma. Na bogatości. Dobra, to tutaj tak, i po co idziemy do dungeonu? Po nowe, nowych przeciwników, ale też, żeby otworzyć sobie kluczami nasze biomowe skrzynie, tak po prostu. Nie żeby to było coś mega ciekawego, w sensie niesamowite rzeczy jakieś, ale... No nowości nie zobaczymy w tych biomowych skrzyniach, niestety. No jedyna jest ta skrzynia z pustyni, nie? Ej, w ogóle wiesz co? Zauważyłem to teraz przed chwilą. Że NPC-ty czy mobki często od 1.4 jakiegoś moonwalka walą i to... Tak! Ja to samo mam. Dużo u widzów mi pisze właśnie, że, tak, że... co ten merchant albo coś tam. Ja sam z tego kisnę, jak to widzę przed później. Przed chwilą... No ten temple key to sprzedam, po co mi tyle. Przed chwilą ta... może to sobie... Nie chcę. Przed chwilą mechaniczka to zrobiła znowu, nie? Także no, naprawdę śmiesznie. Komiczne to jest, pewnie wyjdzie jakaś łatka na to. I będzie jakiś głupi opis, że naprawiliśmy moonwalka u NPC-tów czy coś. No, albo ewentualnie zostawiam, nie? Dla śmiechu. No, i znowu, mogliby. Królik też, o co chodzi z tą grą teraz? To jest śmieszne, mi się to czy podoba. Czy uda mi się tego Siddlera ładnie zrobić? Pewnie nie, bo goblin jest hamem. No i nie masz szczęścia. Niestety. No totalnie nie mam. Radzę to tutaj może do magicznych. Do broni to... O! Legendary, super. No i widzisz. Czyli mam trzy fajne brońki na woja. To ja już lecę pod tego woja póki co. Dobra, weź. Skończy mi się to... Napiłem się i ciągle przymrużone oczy. No panie, nie ach, dobrze te soczki. Panie. Jaki przykład działają. Dajesz. Dobra, to lecimy na dungeon, czyli przydałaby się muszla. Masz przy sobie? No, w ekwipunku. Możemy jeszcze, drugi. Nie wiem, ugryźć ciastka, żeby było miło. O, ja jeszcze... koniecznie. Jeszcze, żeby nie było, lecimy tutaj. Postawiłem nagrobki właśnie, żeby kupić te sitsy. Ja je kupię teraz na nagraniu. Gdzie one są? Crimson. A, właśnie, bo dużo osób kupię o tym pisze. Ile się tylko da. I będziemy sadzili sobie tak... Aha, fajnie, wiesz co zrobiłem? No. No tak. Co? Kupiłem 900 coś i przez przypadek control kiknąłem, czyli sprzedałem, zamiast oznaczyć lewym altem. O, świetnie. I odszedłem i mi się sklep wyłączył, czyli już nie mogłem odzyskać. Znaczy, wiesz, nie robi mi to bólu na hajsie, ale śmiesznie. No to taka głupotka, nie? W ogóle, wiesz, nie musimy się tepać muszlą, mamy pylon przecież. A właśnie, ja właśnie mam zamiar go użyć, bo w no, sumie, wiesz, no. Skoro już mamy, no to luksus trzeba wykorzystywać, nie? No trzeba, właśnie zapomniałem. I zobaczcie, moje drodzy, lampiony po wygranej walce z panterą, 3 razy. O. Właśnie nie wiem, czy mieliśmy je na nagraniu, ale te lampiony są tak chillowe, po prostu coś pięknego. Ile mamy w bestiariuszu? 60%! Czyli 60. Coś nowego, zobaczmy. Czyli to, co chyba pokazywałem, powinno być. Jest Little Plantero? Mad Bad. Co to jest Mad Bad? Kupuj. Samon Plantero? Ja to muszę zobaczyć. Ale mała zobacz... planterka, lol! Jak chodzi nogami, widzisz to? Zobacz jak te nogi, co tu się dzieje, chłopie. Zobacz jak próbuje. O, zmieniasz formę, zmienia formę, zobacz, liście lecą. Ja, no teraz jest taka zła.
Ale sztos! Co się dzieje w ogóle? I mamy nowe glowsticki, które już testowaliśmy. Te nogi, bo nie wytrzymam! Z tego co wiem, ktoś tam kiedyś mówił, że po odkryciu każdej wróżki chyba to jest i to jak się rzuci, to ona tak się odbija, bmyk i stoi. I ona daje tak światło wrzucać. Chyba, nie? Tak. Czyli mamy nowy rodzaj taki fajny glowstick. No i patrzcie. Trochę. Fajne są. I zobaczymy szczerze? W dungeonie. A wiesz co? Właśnie tak myślałem, żeby... Halo, nie mogę jej kliknąć. Ja usiadłem na dupie tutaj przez przypadek. Zamiast tego settlinga oczywiście sobie zostawię, ale pochodźmy z tymi nogami dzisiaj. Z tymi nogami? Pochodźmy z tymi nogami, czy ty się słyszysz? I fairy glowsticków na kupie, bo w sumie są spoko. Możemy iść do dungeonu. Ale a super dlaczego, to jest. Dlaczego ona nie ma tego? Minecarta do kopania, tego co pokazywałem? Od 60% miała tu. Aha, dziwnego. Może coś zmienili? Dziwne. Zobacz w ogóle jak ta mała planterka. Jak ta mała planterka puszcza zaskakującą dużą ilość liści, aż to jest dziwne. Sypie no, się jak nie wiem. Sypie się z niej, ale powiem ci fajny pet. No ale te podoba. Nogi tam nie rozwaliły, bo wiesz, plantera nie ma nóg, nie? No, więc to chyba jest taki śmieszek. Na nogę. Co pan taki no, prąbał? Chciałem się przekopać, ale dobra, pójdę górę. Nie no, nie niszcz natury, no co ty. Właśnie, możemy odwiedzić naszą loszkę, wiesz jak, zobacz, no. Co tam u niej, jak żyje na rejonie, czy ją coś, ktoś zaczepia. Się bo... rączka się stęskni ja chyba. Ja ją trak... O kurde! Co zrobiliśmy? No, statki zabiły, ale ile ich wyleciało z no, tego? No, sporo. No to nic się nie stanie, bo one... Ej, prowadzi nas gdzieś. Wracając, ja chciałem powiedzieć, że już traktujemy naszą loszkę jak córkę, kurde, prawda? No, trochę tak. Taka to jest taka moja córka, to drzewko, bardzo je lubię. Siema, córa. Mr. Gardok wymyślił tutaj imię. Te lampiony są, nie wiem jak tobie, ale mi się to mega podoba, że dodali no. Coś takiego, co nie działa na gierka, jest super. To jest taki motyw, wiesz, że pokonałeś potężnego się przeciwnika. No. No, tak pod ukosem. Że pokonaliśmy ciężkiego przeciwnika, teraz jest taka, wiesz, taka chwila spokoju, że nie trzeba walczyć, nic już się nie dzieje, jest tak, wiesz, po sprawie, taki happy end. I to, o, są. O, pierwszy przeciwnik. Mamy to właśnie daje może drobnie coś fajnego na tym. No ta skrzynia nigdy nie zostanie otwarta. O, w końcu jej nie wzięliśmy. Ja miałem gold key, ale nie wziąłem. Tam jest pustynna. Ej, gdzie wziąłeś halo, tak. Klucze, tak? Mhm, mam. Oba. Dobra, no, teraz trzeba szukać. Chyba czekaj, je zaznaczaliśmy. No chyba właśnie są oznaczone, ja bym zerknął. Czy one no, były gdzieś raczej na dole, wiesz? A właśnie, ci przeciwnicy z dungeonu zostali zmienieni pod względem tego, sprite'ów. Odpadło coś. Są teraz tacy tamte. Bardziej smooth, tacy głęboki, głębocy, nie jak to nazwać. Tak, to jest te takie graficzki, nie? Ładne te sprite ich są takie większe, tak powiem. Tu w prawo chodź. Takie odświeżone, takie jak to się mówi super super. Ta, są super super. O, ja będę polował tu na paladyna, bo mimo wszystko chciałbym ten hammer mieć na wilka. O, książka! Się... Wow, no i jest coś na magnet odcinku. Sphere. Fajne to jest, no. Maga. Nie została zmieniona w żaden sposób. Na dół musimy iść. Raczej nie. No to jest ta sama dalej magnetyczna sfera. Więc fajnie, na pewno będzie można odłożyć. W ogóle powiem ci, że ten Sanguine Staff, jak już jesteśmy w dungeonie, to bardzo przypomina mi Inferno Forka. To wiesz, ten staff taki tak, ognisty. Tak, wiem. Właśnie chwilę pomyślałem, ale już ogarnąłem. Bardzo przypominam pod względem wyglądu, samej różdżki. Dobra, ta, panie, różdżka jest niemalże... Palimy go. Siema. Nie mogę z tych planterek, one lecą w tych nogach. Z beka. Nie, ten kto projektował tego peta musiał mieć niezły ubaw w pojęci. No, musieli się śmiać. Ale poza tym ten kto, wiesz, że ktoś musiał ten sprojektować, ektoplazma leci. Wow. Mhm. Ktoś musiał jakby zrobić grafikę dupy gnoma, bo... Co? Dupka gnoma jest ten. No gnom jak czasami go tam ustawiasz, to pokazuje dupę. I to serio? Tak serio jest, nie żartuję. O to chodzi. I teraz pomyśl, że ktoś musiał to robić, nie? O, Clawfier dol wypadł mi. Ej, co tak wolno? Aha, jestem ślimakiem. O, niezły ślimak. Na 20 sekund, ja tak powoli idę do ciebie. Tu mamy pierwszą skrzynkę, kolego, drogi. No próbuję, tylko mam problem. Dobra, to otworzę ja pierwszą. Mhm, otwieraj. Myk. No i mamy... Scorch of Decoraptor oczywiście. O, to jest bardzo fajna broń, bardzo ja dobra dla wojowników. Mnie, no. Super ona jest. Ja no ją strasznie tego... lubię. Wiesz, no i do tego Bone Welder. Z Magma Stone ona super, bo podpala wszystkich. Właśnie sobie na razie wezmę. Mam już tyle tego, że ciężko to zmienić. No i wiadomo, jeszcze kwestia postaw skrzyni, bo skrzynia też jest zmieniona. Grafika skrzyni też jest inna, jest taka odświeżona. Jest dużo, no czy nie wiem, czy tak dużo lepsza. O Jezu, jaka czacha! No, duża czacha. Jest okej, ale mi się chyba bardziej stara podobała, wiesz? O nie mogę bić. O, dostałeś debuffa? No, najgorszego. O, dobra, jakiś nowy rycerz jeszcze... tu był! Nie wiem, czy widziałeś. Nie. Jakiś nowy rycerz. O, to plazma. Dobra, jak jeszcze klucze mamy? Jeszcze mamy dżunglową, nie?
Tak, jeszcze dżungla. Dobra, jeszcze mam kluczyk od dżungli, ona była gdzieś mega na dole, nie? Oj, powiem ci, że nie pamiętam. O, jest! O! Nawet nie patrzyłem, trafiłem. Też oznaczona. Dobra, to ty sobie otwórz. Dodaj mi kluczyk. Okej, okay. I lecimy z tym. Mamy tutaj, proszę bardzo, Piranha Gun, czyli coś dla mnie. No niekoniecznie będę tego używał chyba. Nie, nie żebyś się cieszył, nie? Mega. Nie no, nie zobaczymy, no może dam jej szansę. Wiesz jak. Ja możesz zebrać resztę, bo ja nie mam miejscowych w punktu. Dobra. Tylko ja sobie to wyrzucę, te rzeczy może. I z tych skrzynek zrobimy jakoś, może gdzieś ładnie damy. Może, o, wstawimy sobie do domku. O, będziemy mieli jedną i... O, tak, to jest tak, dobry ty pomysł. Zieloną, ja fioletową, no przecież. Ej no, weski, to wszystko się łączy. Ja nie wiem jak to jest. To my jest jesteśmy przypadek. Idealni, nie? Ale to jest totalny przypadek, że akurat takie klucze wypadły, nie? No tak, że nie halu na przykład. A samo to, że ty masz swój kolor zielony, ja mam fioletowy i to tak ładnie się teraz łączy. Zawsze w tej serii jest coś, co się tak... Zawsze te dwa kolory, nie? Kolory do koloru nawiązuje. Było właśnie jeszcze kilka takich sytuacji, co teraz ci dokładnie nie powiem, ale było. Może jak ktoś z widzów pamięta, to może powiedzieć. Ej, co tu się dzieje? Czekaj, ta kula tu była? Czy ja jej nie widziałem wcześniej? Nie wiem, jeszcze troszeczkę pobiję sobie ich i możemy tak naprawdę wracać. Postawimy sobie skrzynki. No i chyba zakończymy na dzisiaj taki odcinek z bossa i tak dalej i w następnym szczerze nie wiem co będziemy robili, będziemy musieli to przemyśleć, bo chcielibyśmy coś jeszcze fajnego zrobić. Dobra, ja szybszy powrót mam. Ej, ja strzelam trzema piraniami naraz, jakiegoś bafa ma tam widzę, no. Nie wiem czy to jest zmienione, czy to przez coś co masz. Mi się wydaje, że zawsze była jedna. Ja nie mam nic takiego co było zwiększało mi miniony, no to wiesz, tak jakby miniony są, nie? A może tak było po prostu, tylko... Ej, ja myślałem, że zawsze jedna piranie wyskakuje. Teraz nie jestem pewien. Nie, możecie dać nam znać. A nie, tu trzeba było... trzeba to wszystko teraz przenosić. Ten Bone Welder będzie trzeba gdzieś dać, to wyrzucić, dobra, do materiałów. Te akcesoria się zbierają, będzie spoko, bo to na cellphone'a też będzie trzeba... Tam w mega późniejszym etapie zrobić, co tam? Aż sobie powiem ci, że jestem strasznie teraz skołowany, bo nie pamiętam czy to faktycznie było, czy to jest zmienione. Po odcinku sobie sprawdzę na wiki chyba. Jeżeli chodzi o tego Piranha Gun, nie? No to sobie pan doinformuje. Bo też ci dokładnie nie powiem, tak szczerze. No kiedy ja grałem w terkę, w sensie ostatnio... Będziesz musiał sobie poukładać, bo ja tak dałem byle jak. No i wywaliłem się i tyle. No i tym wywaleniem pięknym akcentem. I tam klucz jeszcze leży złoty, no cóż, trudno. Deposit, czekaj, to... Poprzerzucam sobie. O i dzień dobry, zrespiłem się. Dobra, to myk. No i mamy skrzynkę. Ale ładne. Zobacz. Teraz te skrzynie. Jak to dziwnie działa, znaczy dziwnie, fajnie na w sumie. Ej, to może faktycznie ta broń została zbuchowana? Nawet bije sporo. Ile masz? Ile co mam? Obrażeń. 800-900. Do 1000 może dojdzie. No, do 1000 dochodzi. Sam muszę zobaczyć Terra Blade'a. Wow! Po 3K. I to bez fotek, bez tych. A ten Coraptor, znaczy on się nie odbije jakoś mega, więc pewnie mało. Ale on się fajnie za to... On jest genialny właśnie w takich zamkniętych pomieszczeniach, tak jak dungeon masz, nie? Ale Seedler też. Czekaj, czemu ja mam to strzelę? O co chodzi? Proszę wyrzucić mi. Dobra, ile ja biję? Możesz tu podejść, bo chciałem zobaczyć DPS. Bo ty masz ten DPS meter. No idę, tylko coś mnie... Tak, jest, patrz, zobacz, jest dupa gnoma. No, żeby nie było, że kłamie, nie? O matko, faktycznie, widzisz? Weź to. I ktoś to musiał projektować, te piksele. Siedzieć nad taką dupką. Dobra, sprawdzę, czekaj. Wow, to bije po 1300. Nice. A to? Po 1000 Mega Shark. No powiem ci, że no... 1300 mniej więcej obrażeń robię tak najwięcej, więc nie jest źle. Wiadomo, że będziesz bił więcej, bo wojownik jest OP w tej grze. Wojownik jest najlepszy w tej grze i nie ma... O, są nasze nie skrzynki. Ma honorowe. Tak, już dałem, tylko tam trzeba będzie sobie poukładać, no ale to już poza zrobimy, nie? Kończymy. No, tak mi się wydaje. Żegnamy się i się słyszymy się... Się słyszymy się. Wkrótce. Oczywiście jak zawsze o 10, tylko raz nam troszeczkę się, że tak powiem... Nie udało nam się, bo internet nie działa, no co mam powiedzieć. Tak, no zdarza się i tak. Także dziękujemy za wysłuchanie, panie Zoku. A pan się pożegna, bo to pan odcinek, przepraszam. Tak? Dobrze, to ja się żegnam. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, że nasze wygibasy z planterą się podobały. Tu powiedz co, dodaliśmy jeszcze jedzonka, nie? No to możesz, proszę powiedzieć. No to powiedziałem, dodaliśmy jedzonka. Dodaliśmy więcej takich właśnie tutaj rameczek na jedzenie, bo ustanowiliśmy, że będziemy właśnie to robić w ten sposób. Wiesz, że to skrzywa w ogóle?
Wiem, że to jest krzywe, trzeba będzie to jakoś naprawić, także też nie musicie pisać, wiemy, zrobimy to. I o tej Piranha Gun nie wiem szczerze, czy to miało tyle, czy nie, ja nigdy tym nie biłem, powiem ci, ja to też. Ciężko mi powiedzieć, czy to miało aż tyle, może i miało, nie? Mi się wydaje, że była jedna, ale widzowie nam powiedzą, w każdym razie. Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że właśnie wszystkie te takie nowe jedzonka z 1-4 będziemy wstawiać w gablotki, bo uznaliśmy, że to fajnie wygląda. Oj, tak, tak. No i jeszcze zgarniam pieniądze tutaj, podatki, dawaj mnie to. Dziękuję. Więc co, do następnego odcinka z Terrarii 1-4. Do zobaczenia. Siemka.